Chevrolet Nubira Kombi. O ile samochodami DU może nie wszyscy się jarają, to jednak był to element produkowany w FSO. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy teraz Chevroleta Nubira. Jestem bardzo ciekawy, bo nigdy się tym za bardzo nie interesowałem, ile lat on był produkowany i czy był w ogóle w Polsce oferowany, w jakich latach ogólnie on powstawał. No taki jakiś lekki lifting przeszedł. Bardziej nowocześnie wygląda niż ten DU Nubira. Jeszcze raz sobie tam zobaczmy. No tutaj widać stary przód, ten stary, ten grill, tak? Tutaj większe lampy, większy grill, wszystko większe i ogólnie wygląda nowocześnie. Więc ciekawy jestem, czy to lifting, czy to już coś zupełnie nowego powstało. No, chciałbym też kiedyś nagrać film o tym Chevrolecie Nubira. Jeśli ktoś z Was miałby możliwość udostępnić, będę bardzo wdzięczny.